błyskawiczna reakcja Straży Miejskiej. Funkcjonariusze uratowali życie. Jednogłośne absolutorium dla burmistrza. Drugi raz z rzędu. Wakacje czas zacząć. Pamiętajmy jednak o bezpieczeństwie. Jest piątek, 1 lipca. Jutro słońce wschodzi o godzinie 4:45, a zachodzi o 21:22. Dzień trwać więc będzie 16 godzin i 37 minut i będzie krótszy od najdłuższego o 11 minut. Imieniny obchodzą Marian i Otton, w sobotę Jagoda i Urban, w niedzielę zaś Tomasz i Jacek. To zdarzenie mogło zakończyć się tragicznie. Zawał serca, zatrzymanie funkcji życiowych, brak oddechu. Taka sytuacja miała miejsce w miniony piątek w pobliżu Urzędu Miasta. Gdyby nie strażnicy miejscy, 62-letni mężczyzna mógłby nie przeżyć. Na szczęście błyskawiczna reakcja funkcjonariuszy uratowała mu życie. Przede wszystkim bardzo się cieszymy, że mogliśmy pomóc tutaj panu, który potrzebował pomocy. No, miało to miejsce tutaj przy Urzędzie Miasta na ulicy Parkowej. W trakcie patrolowania ulicy właśnie tutaj przy Urzędzie Miasta natrafiliśmy na mężczyznę, który osunął się na środku jezdni, podparł się na kolanach, no a następnie przewrócił się i nie było już z nim kontaktu. Znaczy było widać, że jest przytomny, ale no niestety tracił też, że tak powiem, funkcje życiowe, czyli już nie reagował. Nie reagował na oddech. Podczas patrolu Krosna Odrzeńskiego na ulicy Parkowej zauważyliśmy mężczyznę na środku drogi, który widać było zasłabł, upadł. No i trzeba było szybko zareagować. Podjechaliśmy, sprawdziliśmy czynności życiowe. Mężczyzna, no nie było z nim kontaktu żadnego, ale był przytomny. Ułożyliśmy w pozycji bocznej, bezpiecznej. Powiadomiliśmy pogotowie. W czasie oczekiwania przyjazdu karetki niestety przestał oddychać. Nie był wyczuwalny puls, dlatego podjęliśmy czynności reanimacyjne. Funkcjonariusze zareagowali błyskawicznie. Przyszliśmy do reanimacji po prostu. Nie było tętna wyczuwalnego i trzeba było tego mężczyznę reanimować. Karetka pogotowia przyjechała na miejsce zdarzenia po około 10 minutach. Do momentu przyjazdu pogotowia funkcjonariusze cały czas czuwali nad mężczyzną. Na tym jednak nie zakończyła się interwencja strażników miejskich. Później, gdy karetka przyjechała dalej, niestety musieliśmy reanimować, ponieważ znowu znikły czynności życiowe. I wówczas trwało to troszkę dłużej, około 20 minut. Na szczęście mężczyznę udało się uratować. Po udanej reanimacji lotnicze pogotowie ratunkowe przetransportowało mężczyznę do szpitala w Zielonej Górze. Tego typu sytuacje uświadamiają, jak ważna jest umiejętność udzielania pierwszej pomocy. Tak, dokładnie właśnie. Musimy mieć właśnie na uwadze to, że może to dotyczyć każdego z nas i tym bardziej teraz w takiej sytuacji, kiedy pogoda jest taka niekorzystna, w szczególności właśnie dla starszych ludzi, no trzeba reagować błyskawicznie i jednak do każdej takiej sytuacji, która może wskazywać na to, że może być to zasłabnięcie bądź jakaś inna dolegliwość, należy błyskawicznie właśnie udzielić pierwszej pomocy oraz wezwać bezwzględnie pogotowie. Jeżeli będą organizowane na terenie miasta kursy, to zachęcamy, żeby brać w nich udział. Ja sama jestem po takim 2-miesięcznym kursie z ratownictwa medycznego i dużo taki kurs wniósł do mojego życia i stąd te umiejętności. Umiejętności to jedno, ale zawsze pozostaje czynnik ludzki. Funkcjonariusze Straży Miejskiej nie są wyjątkiem. Jeśli chodzi o skupienie, no to i na myślenie nie było zbyt dużo czasu. Trzeba było się właśnie skupić tutaj na błyskawicznej pomocy, ponieważ w momencie, kiedy stwierdziliśmy, że już oddech i puls był niewyczuwalny, no trzeba było niestety błyskawicznie tutaj reagować i no i wezwać pogotowie i tej pierwszej pomocy, jednak te pierwsze minuty są najważniejsze. No na początku na pewno zdenerwowania, ale no w takich momentach trzeba jak najszybciej podjąć działania i pomóc takiej osobie. Nawet samo wezwanie pogotowia to już jest bardzo dużo. Bardzo dużo to przede wszystkim dwa słowa, które podsumowują efekt działań Straży Miejskiej. Dzięki ich błyskawicznej reakcji uratowano ludzkie życie. Rok 2015 pod względem finansowym był dla gminy, podobnie jak rok 2014, bardzo dobry. Udało się zrealizować założenia przewidziane w budżecie, a co więcej, wypracować nadwyżkę. Nie dziwi zatem fakt, że podczas poniedziałkowej sesji radni jednogłośnie przyjęli sprawozdanie z realizacji budżetu oraz udzielili absolutorium burmistrzowi Krosna Odrzańskiego. Kto jest za udzielenie absolutorium w wykonaniu budżetu gminy Krosna Odrzańskiego za 2015 rok? Proszę o podniesienie ręki.
Systematyczna walka z zadłużeniem bez zaciągania kredytów przy jednoczesnym realizowaniu kolejnych inwestycji i wzroście przychodów. To model działania, który od kilku lat przyświeca krośnieńskiemu samorządowi, a co więcej, przynosi efekty. Zaciskanie pasa nie oznacza bowiem zastoju gminy, o czym świadczą liczne inwestycje realizowane dzięki sukcesywnemu pozyskiwaniu środków unijnych, a także rozsądnym dysponowaniem gminnym budżetem. Od kilku lat w gminie Krosno-Odrzańskie realizujemy bardzo konsekwentnie każdy budżet, który stoi przed nami. Budżet gminy to jeden z najważniejszych dokumentów, który świadczy o tym, w jakim kierunku zmierzamy, ale też jak chcemy zrealizować strategię, którą przyjęliśmy na rozwój gminy Krosno-Odrzańskie i rozwój naszego społeczeństwa jako mieszkańców, którzy zamieszkują pewne terytorium. W ubiegłym roku faktycznie radni Rady Miejskiej podjęli decyzję o jednogłośnym głosowaniu za udzieleniem absolutorium burmistrzowi. W tym roku sytuacja się powtórzyła, a to utwierdza mój zespół w przekonaniu, że zmierzamy w dobrym kierunku. A zadanie było arcytrudne, bowiem jeszcze w 2010 roku zadłużenie gminy wynosiło blisko 30 milionów złotych. Wówczas podjęto stanowcze kroki, aby je zniwelować, kontynuując jednocześnie rozwój Krosna Odrzańskiego. Ja jednak będę zwolennikiem, że co roku coś niż raz na parę lat zrobić kilka dużych inwestycji, udławić się troszeczkę tymi inwestycjami i długiem i potem go spłacać, czyli znowu wychodzić na jakąś prostą. Wydaje mi się, że dzięki takiej realizacji budżetu i takiemu planowaniu mamy co roku fajne pieniądze, które możemy zainwestować w rozwój naszej gminy, nie tylko miasta, ale również sołectw. Od 2010 roku gmina systematycznie spłaca dług, który obecnie udało się zniwelować niemal o połowę. Budżet realizowany w minionym roku był trudny także ze względu na swój deficytowy charakter. Zadanie zostało jednak wykonane i to z nadwyżką. Rzeczywiście udało się wypracować nadwyżkę, ale tu muszę dopowiedzieć, że istotą sprawy była kwestia pozyskania środków unijnych również w zeszłym roku. Właściwie odkąd weszło nowe finansowanie, cały czas, również w tym roku jesteśmy w oczekiwaniu na to, aż te pieniądze ruszą. Gdyby te pieniądze ruszyły już w 2015, wtedy pewnie ten budżet deficytowy byłby zrealizowany. Niemniej jednak, oczywiście również ciężką pracą wszystkich, również kierowników jednostek naszych organizacyjnych, realizowaliśmy budżet solidnie, oszczędnie i przede wszystkim w sposób celowy i gospodarny, i to pozwoliło nam wypracować nadwyżkę zamiast deficytu. Gmina odnotowała dochody na poziomie ponad 55 milionów złotych przy wydatkach na łączną kwotę blisko 54 milionów złotych. Na inwestycje z budżetu gminy przeznaczono ponad 4,5 miliona złotych. Pozostałe środki pozyskiwano dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej. Mimo deficytowego charakteru budżetu, lista zrealizowanych lub rozpoczętych inwestycji robi wrażenie. A to wszystko przy jednoczesnej spłacie długu. Zadłużenie zostało rozpisane do roku 2024. Jestem burmistrzem Krosna drugą kadencję, a spłacać będziemy do roku 2024 długi, które powstały w latach 2003-2010. To pokazuje, jak ważnym elementem jest racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi. Myślę, że w tej chwili jesteśmy na dobrej drodze. Uzyskaliśmy takie parametry rozwoju gminy Krosno-Odrzańskie, które są bezpieczne zarówno dla nas jako urzędników, ale przede wszystkim dla społeczności lokalnej. A wspomniana społeczność lokalna może zobaczyć, jak rozwija się gmina. Budowa i remonty dróg, nowoczesne i energooszczędne oświetlenie, drugi etap przebudowy targowiska, rozbudowa monitoringu miejskiego, dalszy rozwój infrastruktury sportowej i turystycznej, a przede wszystkim ukończenie największego przedsięwzięcia w dotychczasowej historii gminy, czyli uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej. To zaledwie kilka przykładów. Jesteśmy zdeterminowani co do tego, by zmierzać do celu konsekwentnie i step by step, krok po kroku, byśmy osiągnęli cele, które zakładamy. Stąd też w ubiegłym roku, kiedy nie było dofinansowania unijnego na tak wysokim poziomie, jak będzie ono już niedługo dostępne, gmina Krosno-Odrzańskie pozyskiwała środki między innymi na realizację dokumentacji projektowych, które posłużą nam do realizacji naszych celów. W tym między innymi staramy się przecież o to, by zrewitalizować różne części miasta. To nie tylko targowisko miejskie, na które celowo nie pozyskiwaliśmy środków zewnętrznych, by normalnie regulować opłaty z naszymi handlowcami za użytkowanie naszego targowiska, ale to też przebudowa tutaj w centrum miasta związana na przykład w przyszłości z rewitalizacją naszego Parku Tysiąclecia.
Rewitalizacja promenady oraz skarpy to kolejne plany samorządu. To jednak nie wszystkie cele gminy. Będziemy chcieli utworzyć nowoczesne centrum, jakim będzie Mediateka w Krośnie Odrzańskim i do tego się dokumentacyjnie przygotowujemy. W ubiegłym roku również wpłynęły do nas środki za zrealizowane już projekty, w tym m.in. za budowę świetlicy w Szklarce Radnickiej, świetlicy wiejskiej. Wpłynęły pieniądze za zakup samochodu pożarniczego dla naszej Ochotniczej Straży Pożarnej. Realizujemy też projekt z dofinansowaniem zewnętrznym dotyczący gospodarki niskoemisyjnej, jak również usuwania azbestu z terenów gminy Krosno-Odrzańskiej. Na to mamy jeszcze trochę czasu, ale konsekwentnie chcielibyśmy rok po roku utylizować ten niebezpieczny odpad. Sprawozdanie z realizacji budżetu zatwierdzone jednogłośnie przez radnych to, jak podkreśla burmistrz Marek Cebula, motywacja do dalszej, ciężkiej pracy na rzecz gminy. Okres wakacyjny w pełni. Relaks nad jeziorem, morzem czy w górach z pewnością będzie dotyczył także mieszkańców gminy Krosno-Odrzańskie. Każda zabawa ma jednak swoją drugą stronę medalu. Krośnieńska policja apeluje o rozsądek na drodze i nie tylko. Przede wszystkim tutaj apelujemy do kierowców i do osób, które spędzają czas nad wodą. Jeżeli chodzi o kierowców, to pamiętajmy o sprawdzeniu przede wszystkim, czy mamy sprawny technicznie pojazd, bo czasami może się zdarzać, że w podróży okazuje się, że przegląd w dowodzie już dawno stracił ważność i może spotkać nas niemiła niespodzianka podczas kontroli drogowej. Nie zapomnijmy również o sprawdzeniu wszelkich płynów, o odpowiednim zabezpieczeniu naszego bagażu, który przewozimy. Ważne jest także dokładne zaplanowanie wyjazdu. Przerwa na odpoczynek jak najbardziej wskazana. Jednak nie tylko o pojazdy chodzi. Pomyślmy także o naszych podopiecznych. Nie zapomnijmy przede wszystkim o prawidłowym przewożeniu dzieci. Pamiętajmy, że już zmieniły się przepisy od zeszłego roku w tym zakresie i dzieci nie ma już kryterium wieku. Jest kryterium wzrostu i dzieci powyżej 1,50 m mogą już siedzieć na przednim siedzeniu pasażera. Dzieci z kolei między 1,35 m a 1,50 m mogą siedzieć bez fotelika na tylnym siedzeniu, ale pod warunkiem, że ich waga jest większa niż 36 kg, ponieważ tylko producent do tej wagi przystosował po prostu urządzenie. Choć mamy kalendarzowe lato, pogoda może spłatać nam psikusa. Ten aspekt także warto wziąć pod uwagę. Kierowanie na tak zwanym podwójnym gazie również nie wchodzi w grę. Nigdy nie wsiadajmy po spożyciu alkoholu, czy też tak na tak zwanym kacu. Jest to bardzo niebezpieczne nie tylko dla samego kierowcy, ale również dla innych użytkowników dróg. Pamiętajmy, że pod wpływem alkoholu nasza reakcja organizmu zmienia się. Już nie mamy takiej szybkości reakcji, nie jesteśmy w stanie prawidłowo zareagować. Dlatego nigdy nie wsiadajmy po alkoholu. Rozsądek powinni zachować jednak nie tylko kierowcy. Czas spędzany nad wodą również może przynieść tragiczne skutki, jeśli nie będziemy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa. Niejednokrotnie osoby spędzające czas na plaży bądź korzystające ze sprzętów wodnych spędzają właśnie ten czas w towarzystwie alkoholu. Uważają, że jest to świetna okazja do tego, żeby wypić, bo wtedy, nie wiem, może lepiej się czują. A to jest bardzo złudne. Takie osoby również tracą nad sobą kontrolę i nie są w stanie prawidłowo zareagować. Osoby takie, które spożywające alkohol na plaży, mogą spodziewać się mandatu. Tak samo te, które będą spożywały ten alkohol pływając na sprzętach wodnych. Krośnieńska policja apeluje, aby korzystać wyłącznie z tych akwenów, które są strzeżone. My zaś życzymy udanych i przede wszystkim bezpiecznych wakacji. Czas płynie nieubłaganie. Wydaje się, że jeszcze nie tak dawno zapowiadaliśmy jubileuszową 20. edycję Flisu Odrzańskiego. Tymczasem Flisacy w miniony weekend ponownie wyruszyli na odrzański szlak. Wypłynęli z Kędzierzyna-Koźla, a w niedzielę 3 lipca będzie ich można powitać w Gosthorzu oraz Krośnieńskim porcie. A więc od 25 czerwca wyruszyliśmy z Kędzierzyna-Koźla. Sprzyja nam pogoda, sprzyja nam atmosfera. No niestety tylko są problemy z wodą i stąd tutaj różnego rodzaju przeżywamy dramaty, ale wszystko się dobrze kończy i płyniemy całą załogą, wszystkimi jednostkami, które zmierzają do Szczecina. A pokonanie śluzy w brzegu dolnym było rzeczywiście trudnym momentem.
ale wszyscy pracownicy RZGW Wrocławskiego i Nadzoru Wodnego Brzegu Dolnym stanęli naprawdę na wysokości zadania. I nie dziwota, Flis Odrzański to bowiem wydarzenie, które nie tylko integruje pasjonatów rzecznej żeglugi, ale przede wszystkim popularyzuje nadodrzańską turystykę, także w gminie Krosno-Odrzańskie. Po prostu nie możemy się już doczekać. To są wspaniałe chwile i żeglarze pytają się, czy na pewno w Gostchorzu będziemy zatrzymywać się i czy na pewno pani sołtys będzie nas oczekiwała. No więc po prostu Flis Odrzański, który przez wiele lat próbował uświadamiać mieszkańcom i władzom miasta Nadodrzański, że Odra to jest naprawdę rzeka, którą warto się zainteresować, zagospodarować, stworzyć przystanie, mariny. Tak się stało. No i to powolutku również uaktywniło mniejsze miejscowości, między innymi właśnie Gostchorze, Nietków, Bendów. No po prostu jesteśmy oczarowani zapałem ludzi małych miejscowości, aby również i oni mogli czerpać korzyści z turystycznego zagospodarowania rzeki. Flis Odrzański to wydarzenie, które zapoczątkowała zaledwie garstka pasjonatów, którzy postanowili zachęcić do odkrywania turystycznych walorów rzeki Odry. Na przestrzeni kolejnych lat poszczególne gminy zlokalizowane w pobliżu rzeki zaczęły coraz odważniej korzystać z potencjału, jaki w niej tkwi. Myślę, że w tej chwili już odczuwają miejscowości nadodrzańskie, które zainwestowały w zagospodarowanie turystyczne swoich nabrzeży, ponieważ pływają jednostki, no nie są to duże jednostki, małe galary o niskim zanurzeniu, tak żeby na te różne poziomy wody, wysokie i niskie, mogły reagować bezpiecznie i po prostu są już regularne rejsy pomiędzy miejscowościami nadodrzańskimi. Integracja i wspólne działanie trwają w najlepsze, a wszystko na rzecz dalszego rozwoju nadodrzańskiej infrastruktury i promowania turystyki rzecznej. Otóż nasze stowarzyszenie na rzecz miast i gmin nadodrzańskich, któremu przewodniczy nasz pan burmistrz Cebula, Marek Cebula, jest po prostu stowarzyszeniem, które zintegrowało nas wszystkich. I my w tej chwili jesteśmy jednym głosem Ody. Ja wierzę, bo takie są założenia naszego prezesa, że będziemy się integrować jeszcze bardziej i będziemy się upominać o rzekę. I to, co rząd powiedział, że trzeba rzekom dać szansę na ich rozwój transportowej funkcji. My będziemy gorąco popierać, dlatego że uważamy, że rzeka Odra sobie na to zasługuje. A zgodnie z harmonogramem flisacy dopłyną do Gostchorza w niedzielę około godziny 16. Z pewnością czeka na nich gorące powitanie ze strony mieszkańców. Około godziny 20 flisacy zawitają zaś w krośnieńskim porcie. Tam czeka ich odpoczynek, bowiem już w poniedziałek około godziny 8 popłyną do Słubic. Tego dnia nie tylko flisacy będą bohaterami. Podczas flisu w Gostchorzu odbędzie się bowiem festyn charytatywny zorganizowany z myślą o maleńkiej krośniance Tosi Piechockiej, która urodziła się z poważną wadą serca. Zachęcamy do udziału i wsparcia zarówno naszej małej mieszkanki, jak i jej rodziców. Początek o godzinie 13. Warsztaty terapii zajęciowej w plenerze? Czemu nie? A wszystko dzięki współpracy m.in. z Urzędem Miasta. Warsztaty otrzymały bowiem w posiadanie działkę, dzięki której będą mogły rozwinąć swoje działania na płaszczyźnie profilaktycznej. Inicjatorką była Katarzyna Latkowska. Założenie takiej działki ma bardzo duży efekt terapeutyczny dla naszych uczestników. Tak? Poprzez taką pracę, poprzez kontakt z innymi osobami, tak? Możemy ich włączyć do tej lokalnej społeczności. Tak, bo chcemy zapobiec takiemu wykluczeniu społecznemu. Starania o działkę oraz prace umożliwiające korzystanie z niej trwały około 2 miesięcy. Teraz wszystko zostało praktycznie zapięte na ostatni guzik. Pierwsze symboliczne drzewko zostało zasadzone. Proszę, proszę, to się wybierze. Dobra, wymyśliła nie gdepcze. Kaloszki niepotrzebne, choć mogą się przydać w najbliższej przyszłości. Prace będą bowiem kontynuowane. Na razie zajęliśmy się tylko ziemią tutaj, uprawą, ogródkiem. Natomiast remontem altanki zajmiemy się troszeczkę później. Działka będzie bowiem sukcesywnie wykorzystywana z myślą o uczestnikach warsztatów. Jestem przekonana, że ponieważ inicjatywa była oddolna, to będzie fajnie funkcjonowało przez długie lata, że ta terapia będzie szła w takim właśnie kierunku. Można powiedzieć, że jest to taka nasza nowa, dodatkowa pracownia.
poza budynkiem, poza warsztatami. Jest to rodzaj hortiterapii i jakby mamy trzy zamierzenia, tak? Taki aspekt czysto na przykład zawodowy, tak? Czyli możemy przygotować naszych uczestników do pracy w tym sektorze na przykład ogrodnictwa, tak? Ma też wymiar terapeutyczny, tak? Czyli niwelowanie napięcia i taki społeczny, jak już wspominałam wcześniej, czyli integracja społeczna. Tego typu inicjatywy, a więc profilaktyka na wolnym powietrzu, jest stosowana coraz częściej i cieszy się sporą popularnością. Teraz podobne działania będą mogły realizować krośnieńskie warsztaty terapii zajęciowej. Dość dużo czytaliśmy na ten temat. Jest to prowadzone coraz częściej w Polsce, tak? I to w różnego rodzaju instytucjach pomocowych. Na przykład w ośrodkach pomocy społecznej, tak? W DPS-ach, w zakładach karnych, jeżeli tylko jest możliwość, tak? takiej formy terapii. Ale w naszym regionie krasnodrzańskiej chyba jest ewenementem. Jesteśmy pierwsi i mam nadzieję, że nie ostatni. Nam pozostało życzyć przyjemnego użytkowania działki, a więcej informacji o działaniach realizowanych przez krośnieńskie warsztaty terapii zajęciowej można znaleźć m.in. pod adresem widocznym na ekranie. Mija kolejny tydzień wakacji, czas zatem przyjrzeć się ofercie przygotowanej dla dzieci i młodzieży. O tym, że wakacje w mieście nie muszą być nudne, mogliśmy się przekonać już w ubiegłym roku za sprawą projektu Lato w mieście i nie tylko. Przez najbliższe 2 miesiące Centrum Artystyczno-Kulturalne Zamek oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji ponownie zaprezentują cykl zajęć dla najmłodszych. Na projekt składają się zajęcia profilaktyczne, artystyczne, edukacyjne oraz sportowe. W programie znajdą się m.in. warsztaty teatralne, plastyczne, muzyczne, animacje artystyczne oraz konkurencje sportowe. Podobnie jak w roku ubiegłym, zajęcia będą się odbywały we wtorki, organizatorem będzie wówczas CAK Zamek, oraz czwartki, organizatorem będzie OSIR. Początek już 5 lipca na Placu Zabaw przy ulicy Grobla. Szczegółowy harmonogram jest dostępny na stronach internetowych obu instytucji. Projekt został dofinansowany w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w roku 2015. Tytuł newsa jest jak najbardziej adekwatny. Podopieczni trenera Krzysztofa Wysołka śrubują bowiem kolejne rekordy. Przede wszystkim te życiowe. Zaczynamy od Anny Butkiewicz, dla której szczęśliwym miastem okazał się Poznań. Byłam 2 razy w Poznaniu. W ogóle nie planowaliśmy go. Po zawodach w Zamościu wymyśliłam z koleżanką, że pojedziemy do Poznania na ostatnie zawody. I niestety trener nie mógł z nami jechać, ale rodzice moi nas zawieźli. Było bardzo dobrze, aż fenomenalnie zdziwiłam się, że dobrze nam poszło obojga. Ale potem były jeszcze jedne zawody i okazało się, że znowu w Poznaniu, znowu na tym samym stadionie i znowu na tym samej bieżni. Zdziwiłam się. Były bardzo mocne dziewczyny, ale pobiegłam jeszcze mocniej i okazało się, że znowu zrobiłam życiówkę. Byłam bardzo zadowolona i tego też, że wyszłam do tej 24 na Mistrzostwa Polski. W ten sposób nasza zawodniczka uzyskała 2. klasę biegową. 24 dziewczyny muszą wyjść na Mistrzostwa Polski i one konkurują z sobą z czasem. Nie ma tam jakiegoś minimum, ale każda musi mieć dobry wiatr, żeby w ogóle wejść do tej tabeli. Młodzi zawodnicy, choć mają wakacje, intensywnie trenują. Próbujemy trenować, gdy już zajdzie słońce, ale nie zawsze to skutkuje i tak jest zawsze gorąco, jest upał, ale zawsze robimy treningi takie jak powinniśmy, mocne, żeby trzymać tą kondycję do mistrzostw. To jednak nie jedyne sukcesy naszych lekkoatletów. Zostałam mistrzynią województwa lubuskiego w pchnięciu kulą w kategorii młodzików, 10,35 metra. To jest taki wynik, który sobie zakładałaś wcześniej, czy może był on dla Ciebie zaskoczeniem? Zaskoczeniem był. Teraz przed naszymi lekkoatletami czekają kolejne wyzwania. Na obozie, który będzie w sierpniu, będziemy się przygotowywać do eliminacji do Mistrzostw Polski. A czego możemy w takim razie życzyć jako redakcja krośnieńskiej telewizji przed tymi zawodami? Dalekich pchnięć. My zaś życzymy kolejnych życiówek i czekamy na relacje.
To bez wątpienia, zgodnie z naszą zapowiedzią, było prawdziwe święto wszystkich fanów rowerów. W niedzielę 26 czerwca odbył się wyścig Ledent MTB Lasy Państwowe. W imprezie wzięło udział ponad 100 zawodników i zawodniczek z całej Polski. Pogoda, chociaż kapryśna, okazała się łaskawa. Startowali zarówno najmłodsi, jak i nieco starsi. Gotowi? Do startu! Gotowi! Hop! I tak o godzinie 10 rywalizowały dzieci w dwóch kategoriach wiekowych. Na starcie pojawiło się ponad 30 młodych miłośników kolarstwa. Trasa była trudna, zwłaszcza po padającym dzień wcześniej deszczu, ale młodzi cykliści poradzili sobie świetnie. Po najmłodszych kolarzach na tor ruszyli nieco starsi cykliści. Dystans mega 41,5 km najszybciej pokonał Hubert Semczuk. Nie zabrakło na tej trasie także akcentu krośnieńskiego. 20 miejsce zajął bowiem Tomasz Więzowski. Na dystansie mini wśród pań triumfowała Daria Droszczak. Wśród panów najlepszy okazał się zaś Łukasz Wesołowski. Każdy z uczestników wyposażony został w pakiet startowy i bon żywieniowy. Po wyścigu przystąpiono do dekoracji i losowania nagród. Wśród głównych nagród były m.in. 40-calowy telewizor ufundowany przez firmę Ledent oraz rowery, których fundatorami było Nadleśnictwo Bytnica i firma Scott z Gorzowa Wielkopolskiego. Obszerna relacja z zawodów m.in. na facebookowym profilu wydarzenia. I cóż możemy powiedzieć o weekendzie? Będzie gorąco, ale pochmurnie. W sobotę termometry wskażą maksymalnie 28 stopni, w niedzielę zaś 21. Wiać będzie z zachodu w porywach do 50 km na godzinę. Biometr niekorzystny.